Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku Horyzontu Zdarzeń i dzisiejszą mozaikę newsów rozpocznę od tematu, który brzmi Net Neutrality, czyli tak zwana neutralność internetu. I żeby Państwa nie zanudzać szczegółami, powiem, że osią batalii, która w tej chwili się toczy, jest zmiana ustawodawstwa, która ma na celu wprowadzenie możliwości zróżnicowania prędkości w dostępie do różnych witryn internetowych. Jak nie trudno się domyślić, za całym pomysłem stoją wielkie korporacje. Jeżeli dałoby się wprowadzić tego typu ustawodawstwo, to nagle dostęp do Facebooków, Google i tym podobnych wynalazków byłby błyskawiczny, zaś dostęp do witryn, które są w cudzysłowie nieprawomyślne, byłby bardzo utrudniony i spowolniony. Taka ukryta forma cenzury. No i teraz w związku z tym, że net neutrality, w związku z tą całą batalią, która się toczy, zabrała po raz kolejny głos Kim.com. Kim.com, być może Państwo pamiętacie, to autor tak zwanego mega upload, czyli strony, która uchodzi za największą stronę, która niegdyś łamała tak zwane prawa autorskie. Niemniej, jak być może Państwo wiecie, Kim.com jest osobą publiczną i co prawda jest w trakcie konfliktu prawnego z rządem USA. I jest, można powiedzieć, w ogniu krzyżowym ataków związanych z tym, czy aby naruszał te prawa prywatne, czy też ich nie naruszał, a tak naprawdę to, co stoi za tymi prawami prywatnymi, które naruszał, bo to, że naruszał, raczej nie ulega wątpliwości, ale tenże Kim.com, który jest takim, można powiedzieć, mogulem alternatywnego internetu, od dłuższego czasu wspomina o tym, że należy stworzyć Meganet. Meganet, czyli niezależną sieć internetową, niezależną od tego, co mamy w tej chwili. To, co mamy w tej chwili, być może Państwo wiecie, być może nie, jest strukturą kompletnie przywłaszczoną przez rządy i korporacje. 80% obecnego ruchu internetowego przechodzi przez serwery National Security Agency w Ameryce i jej odpowiednika w Wielkiej Brytanii, to znaczy, że 80% internetu jest w pełni inwigilowalne i używane do inwigilacji. Owa niezależna struktura internetu, o której mówi Kim.com, Meganet, miałaby nas od tego uchronić. Niewiele w tej chwili wiadomo na temat architektury i konceptu technicznego, którego za tym stoi. Być może chodzi o coś takiego, o czym Państwu kiedyś wspominałem, co się nazywa Mesh Network, czyli tak naprawdę sieć powstała w oparciu o miliony małych urządzeń mobilnych, które każdy z nas ma i używa. I być może chodzi o wykorzystanie takich funkcji jak Wi-Fi i Bluetooth. Jest taka koncepcja, która co prawda na obecnym poziomie technologicznym spowodowałaby generalne spowolnienie przekazu i przesyłu internetowego, ale być może już za 4 i 5 lat to spowolnienie już nie będzie tak naprawdę problemem, a o takiej perspektywie czasowej mówi Kim.com. Pracuje nad tym i twierdzi, że odpali tego typu mega alternatywny internet. Nie on jeden zresztą idzie w tę stronę, bo być może Państwo pamiętacie, Elon Musk z kolei inwestuje w całą sieć satelitów, która miałaby stworzyć także niezależny od struktur rządowych i korporacji internet, więc coś jest zdecydowanie w tej chwili na rzeczy. Kim.com mówi też o jednej wspólnej kryptowalucie. Też nad tym pracuje i mówi o tym, że marzy mu się jedna kryptowaluta, która zagwarantuje szybkie możliwości dokonywania transakcji, bezpieczne możliwości dokonywania transakcji i zabezpieczenia przed tym, by rządy i korporacje nie mogły przejąć nad nimi kontroli. Kryptowaluty rozwijają się w tempie pędącego tsunami. Jeżeli rzeczywiście uda się do tego dołączyć jakiś pomysł na alternatywne struktury internetowe, to może być to całkiem skuteczną mieszanką wybuchową. Zresztą takie pomysły jako alternatywne struktury internetowe nie są przypisane tylko i wyłącznie do takich szaleńców jak Kim.com. Władimir Putin zapowiedział ostatnio, że Rosja zamierza zbudować swój własny system internetowy dla krajów BRICS. Rosja, Chiny, Afryka Południowa, Brazylia i Indie. Z jakich powodów? No mniej więcej z takich samych, o których my mówimy, żeby się w jakiś sposób uwolnić spod tej inwigilacji Wielkiego Brata z Ameryki. Czy w przypadku użytkowników tego internetu, który będzie przypisany do systemu BRICS, to będzie sytuacja typu zamienił stryjek siekierkę na kijek? Tego nie wiem. Ale z naszego punktu widzenia, jeżeli taki szaleniec jak Kim.com stworzy rzeczywiście alternatywną sieć internetu i połączy to z jakąś alternatywną kryptowalutą, no to wtedy świat się rzeczywiście zmieni. Temat szczepień można powiedzieć, że zagościł na stałe w newsach zarówno alternatywnych, jak i w newsach mediów głównego nurtu. Jak Państwo pewnie widzicie, dosyć wyraźnie widać tę konfrontację. Z jednej strony rządy prą do przymusu szczepień, niby nie do końca wiadomo z jakiego powodu,
A z drugiej strony ludzie coraz bardziej zaczynają sobie zdawać sprawę z tego, że jest w tym jakiś przewał, jest w tym jakieś oszustwo i ten opór przed rzetelnym zbadaniem tego, jak to naprawdę jest z tymi szczepieniami, bo tylko o to chodzi tak naprawdę w ruchu antyszczepionkowym, jest znamienny i daje do myślenia. W Polsce na ten temat się dzieje dużo i pewnie Państwo nie jesteście świadkami wielu relacji związanych z tym tematem. Ja chciałbym powiedzieć o koszmarnej sytuacji, która się rozgrywa w Australii, gdzie Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało, że w zasadzie lekarze nie mają prawa inicjować jakichkolwiek akcji, które doprowadziłyby do zwolnienia dzieci ze szczepień. A jeżeli rzeczywiście ktoś potrzebuje zwolnienia z obowiązku szczepienia, to musi się wykazać wieloletnią medyczną dokumentacją, która by dawała podstawę do tego, by rzeczywiście uznać, iż szczepienie może być dla niego niebezpieczne. Ten przymus został nałożony w tej chwili na australijskich lekarzy i środowiska antyszczepionkowe w Australii apelują do lekarzy, no wreszcie się w tej sytuacji postawcie. W Ameryce z kolei w jednym ze Stanów zwolniono jednym gestem 50 pracowników służby zdrowia, którzy zgodnie odmówili zaszczepienia się na grypę. No, dzieje się w sprawie szczepień jak najwięcej. Pentagon wziął i opublikował liczby amerykańskich żołnierzy, którzy stacjonują poza granicą. Oczywiście mówimy o liczbach oficjalnych. No, są one dosyć szokujące. Przeczytam Państwu, jak to wygląda. Japonia 45 tysięcy, Niemcy 36 tysięcy, Korea Południowa 25 tysięcy, Afganistan 15 tysięcy, Irak 9 tysięcy, Syria zaledwie 1,7 tysiąca amerykańskich żołnierzy, co łącznie nam daje 131,7 tysiąca amerykańskich żołnierzy, a Pentagon się przyznaje do tego, że poza Ameryką stacjonuje ich 257 tysięcy. 257 tysięcy, no nie wiem, czy Państwo wiecie, że te wojska, które stacjonują poza granicami USA od czasów II wojny światowej, no, to one mają pewną dosyć unikatową właściwość. Otóż te wojska nigdy nie opuściły miejsc, w których stacjonują. Tak, dokładnie tak. Z żadnego kraju, do którego Stany Zjednoczone się w cudzysłowie wprowadziły ze swoimi wojskami po II wojnie światowej, z żadnego kraju Stany Zjednoczone z tymi wojskami nie wyszły. Daje to także do myślenia tym, którzy są takimi zwolennikami wojsk Stanów Zjednoczonych na terenie Polski. Stąd także nie wyjdą. Dawno Państwu nie opowiadałem o nowych osiągnięciach koncernu zbrodni, a za taki uważam Monsanto. Otóż, ponieważ temat Roundupu troszeczkę zaczyna być w tej chwili demodé, choć niestety nie w Polsce. Niestety nie w Polsce, muszę Państwa też zmartwić, Polak potrafi, polscy rolnicy wymyślili zupełnie nowe zastosowania Roundupu i używają go od pewnego czasu do osuszania kaszy gryczanej przed zbiorami. Pomysł dosyć koszmarny i niestety kasza gryczana, która dotychczas uchodziła za jedną z bezpieczniejszych upraw w wersji konwencjonalnej, po prostu nie była chemizowana, bo nie było takiej potrzeby, niestety w tej chwili już bezpieczna nie jest. Więc jeżeli chcecie mieć pewność, że kasza gryczana, którą jecie, jest rzeczywiście wolna od glifosatu, to musicie sięgnąć po kaszę ekologiczną. Natomiast Roundup Roundupem, a Monsanto postanowiło wprowadzić nowe zjawisko i nową trutkę na rynek pod nazwą dicamba. Dicamba nie jest jakąś nowością, wprowadzono już ją pierwszy raz w latach 60. Różne były jej losy, albowiem jest to środek o wybitnie lotnych właściwościach, w związku z powyższym skaża bardzo silnie całą okolicę. To jest środek, który został finalnie po latach dopuszczony w 2016 roku z adnotacją do ograniczonego stosowania, że niby tylko w określonych warunkach pogodowych i że niby tylko pod warunkiem, że jest zachowana jakaś tam odległość od pól, które tego typu środku nie stosują. I jest to oczywistą fikcją, jest to środek szalenie toksyczny i będzie w tej chwili stosowany, jeśli chodzi o kukurydzę, soję i bawełnę. No oczywiście na razie w Ameryce w przyszłym roku jest planowane obsadzenie 20 milionów hektarów roślinami, które będą odporne na dikambę, ale należy się spodziewać, że dikamba dotrze także do nas. No, potwór zieje nowym ogniem. No i żeby się trochę uwolnić od tych ziemskich tematów, to opowiem Państwu o Oumuamua. Oumuamua to jest taki obiekt, który odwiedza w tej chwili nasz Układ Słoneczny. No i ma on dosyć specyficzny kształt i dziwne właściwości, to znaczy w zasadzie składa się głównie z metalu. Ma 800 metrów długości
i 100 metrów szerokości i jest wielkim cygarem, który z zawrotną prędkością 38 km na sekundę przemierza w tej chwili nasz Układ Słoneczny. No i wzbudza dużą sensację wśród braci naukowców. Po pierwsze, nigdy nie znano obiektu o takim kształcie. Po drugim, przemieszcza się z imponującą szybkością. No i są jakieś takie pomysły, żeby wypuścić jakąś sondę, która będzie go ścigać po to, żeby go zbadać, aczkolwiek jednocześnie ci, że sami naukowcy mówią, że w zasadzie nie mamy technologii, która pozwoliłaby rozpędzić sondę do aż tak dużych prędkości, ale świat nauki patrzy, no, można powiedzieć, zazdrosnym i troszeczkę rozczarowanym okiem, że nie może dotknąć, nie może sięgnąć, nie może zmierzyć i nie może zobaczyć, cóż to za cygaro przelatuje niedaleko naszej planety. Jakiś czas temu zachęcałem Państwa, byście zainteresowali się takim kanałem internetowym, który nazywa się Balt TV. Mówiłem, że moim zdaniem to bardzo obiecujące źródło w polskim internecie. Pojawiła się tam kilka tygodni temu zapowiedź nowej serii filmów i te filmy rzeczywiście powstały. Są to w tej chwili 4 odcinki poświęcone tematowi aluminium. I serdecznie Państwa namawiam, byście się tymi odcinkami pointeresowali. Znajdziecie je czy to na kanale Balt TV. Filmy te znajdziecie także na moim kanale Efekt Sytnej Małpy. Polecam, choć uprzedzam, że jest to heavy metal. To, czego dowiecie się o aluminium z tych 4 odcinków, zjeży Wam włos na głowie, ale w celach edukacyjnych i świadomościowych gorąco namawiam. Aluminium, to, czego nie chcielibyście o nim wiedzieć. No i tak zupełnie na końcu opowiem Państwu troszeczkę jako dykterykę, trochę jako ciekawostkę historię zupełnie innego kanału na YouTube, który istniał od roku 2012 i nazywał się Crow777. To taki kanał, który ja obserwowałem z pewnym zainteresowaniem od lat. To kanał fotografa, zawodowego fotografa, który dokumentował dosyć dziwne zjawiska związane z Księżycem. Otóż był on autorem czegoś takiego, co się powszechnie w internecie nazywało falą księżycową. Otóż udokumentował on taką dziwną falę, która co jakiś czas przebiegała przez widoczną tarczę księżyca. No i prowadził różne spekulacje na temat tego, skąd ona pochodzi. Przez pierwsze lata większość obserwatorów jego kanału mówiła, że z całą pewnością jest to jakaś dysfunkcja techniki. Jakaś cecha matrycy aparatu albo coś związanego z teleskopem, przez który te zdjęcia były czasami robione. No, ten temat, że tak powiem, wycichł w momencie, w którym się okazało, że ponad 30 osób w różnych częściach świata na różnym sprzęcie udokumentowało dokładnie taką samą falę księżycową. No, trudno powiedzieć, co to jest. Spekulacje szły oczywiście bardzo daleko, aż tak daleko, by powątpiewać w to, że Księżyc istnieje. Aż tak daleko, by sugerować, że Księżyc jest hologramem, a to, co widzimy w postaci tej fali, jest takim gliczem na tym hologramie. I jestem daleki od tego, żeby Państwa przekonywać, że tak jest. Niemniej uważałem działalność Crow777 za coś bardzo interesującego, tym bardziej, że nikt z nas tak naprawdę nie znał odpowiedzi na pytanie, o co chodzi z tą falą księżycową. Zresztą Crow777 poza tą falą udokumentował wiele dziwnych i ciekawych obiektów, które wokół księżyca latają. Dlaczego Państwu o tym mówię? Dlatego, że ten kanał został przez YouTube zamknięty i ocenzurowany. I to jest kompletne kuriozum. Został ocenzurowany jako kanał, który rzekomo narusza zasady społeczności YouTube'owej. No, to dosyć zaskakująca decyzja. Miał 80 tysięcy subskrybentów, istniał 5 lat i okazuje się, że taki temat jak fala księżycowa komuś bardzo przeszkadzał. Mam nadzieję, że kanały, z których Państwo korzystacie, na razie jeszcze nikomu bardzo przeszkadzać nie będą i namawiam Państwa, zajrzyjcie zarówno na Balt TV i skromnie Was zapraszam na swój kanał Efekt Sytnej Małpy, gdzie nieustannie buduję bibliotekę filmów ciekawych i intrygujących. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia.